Dzień drugi. Dzisiaj dalej wybrałem się w drugą stronę na wycieczkę pieszą. Nie wiem, może przejdę. Tak myślałem, żeby z 2 godziny iść i później 2 godziny sobie dać na powrót. To taki jest. To przy samej drodze, ale to jest dokładnie, to wygląda bardzo podobnie do tego, jak wygląda dżungla. I dlaczego po dżungli nie jest tak łatwo chodzić, jak jest się w dżungli. Tam jest droga, którą sobie idę dzisiaj. No właśnie. No i jak tu iść, nie? I w dżungli jakby to jest to samo co tu, tylko jeszcze jest king size, czyli ten lis zamiast być jak moje 1,5 dłoni, będzie jak 5 moich dłoni i paprotka nie będzie taka delikatna, jak w polskim lesie, tylko będzie taka jak mój palec i odpowiednio grubsze, większe to wszystko będzie. Dżungla to jest intensywność. Dżungla to jest kompletna intensywność, do której Europejczycy nie jesteśmy przyzwyczajeni zupełnie, bo my idziemy do lasu zazwyczaj na fajny spacerek, nie? A nie na mordęgę z maczetą, którą dzisiaj kupiłem, żeby otwierać kokosy. Dzisiaj jest słońce, więc jest bardzo gorąco, ciepło. Z góry widoczny taki kolejny piękny zaułek. Jest w ogóle jakiś taki piaseczek nawet, nie? Zejście tam pomiędzy skały. No. Ślicznie, ślicznie. Bo tam się fale rozbijają i tu już po prostu przynajmniej teraz nie ma fal. A to jest w ogóle w takim śmiesznym miejscu, gdzie jest opuszczony dom. To tutaj jest kompletnie porzucony. Jakieś składowisko jakieś. Nie wiadomo czego, nie? Bo na wyspie, problem na wyspie każdej. Na tych wyspach co robić z tymi rzeczami, które się zużyły, nie? Taki na przykład taki samochód, co z nim zrobić? Przy jednym domu stało 5 samochodów mniej w podobnym stanie, nie? Wywieźć to z wyspy, no to to będzie statkami kosztować, więc tego się nie robi. Na jakichś bardzo, bardzo biednych wyspach po prostu się robi reuse, czyli z tych na Mauritiusie to z tych samochodów potrafią zrobić następne samochody i zarejestrować je, ale że tutaj to, powiem, że są domy tak wyglądające, to nie jest biedna wyspa. Bo tu ceny są wysokie i ci ludzie bardzo dobrze zarabiają tak naprawdę. No to jakiś powypadkowy, ostry samochód, nie? No i to jest problem na wyspie. Co zrobić z tym, co zostało, z tym, co się zużyło, z tym, co już jest niepotrzebne. No. Jak to zreutylizować po prostu? To tak zarośnie pewnie i zostanie zjedzone przez naturę w ciągu iluś lat. Ten dom też będzie stopniowo się rozpadać. I zniknie. Domów jest tu całkiem sporo, no bo kiedyś tu było 6 tysięcy mieszkańców, teraz jest 1600, oni mówią. Młodzi Felix z mojej kwatery powiedział mi, że młodzi w ogóle w jego wieku, między 20 a 30, czy tam mniej nawet, no to ich nie ma, ponieważ oni robią jakąś szkołę średnią i potem już wyjeżdżają do Nowej Zelandii, nie? I nie ma ich. Opuszczają po prostu wyspę. O, tutaj papaja, którą sobie zaraz skonsumuję. Jest całkiem ładna. Tutaj nikt tego nie zbiera, te papaje po prostu spadają. Tam cała jedna papaja, taka obrośnięta wielkimi. O, tu jakie dziwne banany. Ach, chyba takich bananów nie widziałem, nie?
są gigantyczne po prostu. Ten banan waży grubo ponad pół kilo. Tylko, że popękało od upału raczej. Papaja piękna w środku, słodziutka. Pestki są. W ogóle papaja jest takim owocem. Wielozadaniowym. Pestki te są już dojrzałe, bo są czarne, ciemne. Widać, że papaja jest dojrzała. To są przeciwpasożytnicze i w ogóle na trawienie, na układ trawienny cały bardzo dobrze działają. Mają taki specyficzny smak. W niektórych rejonach suszy się te pestki. Mieli się i się to nazywa, że jest to pieprz papajowy. A w papaji jest papaina, która jest używana w kosmetykach. To jest takie mleczko żelowate. Następnie z kolei, gdy papaja nie jest dojrzała i te nasiona są białe, no to w tych różnych krajach oni wiedzą, że zjedzenie tych nasion po prostu daje efekt poronny, że można się, powiedzmy, pozbyć niechcianej ciąży. I później liście papai, które są praktycznie jedynym remedium na dengę, czyli taką tropikalną gorączkę. Blenduje się te liście i się po prostu pije ten zblendowany taki miks. To w ogóle podnosi odporność, bo podnosi chyba czerwone krwinki, czy białe, już nie pamiętam. Także papaja jest rewelacyjna. Ona tych nasion ma strasznie dużo. Rozsypiemy, niech sobie urosną następne. Jest też źródłem karotenu. Czyli ktoś powiedział, tak jak marchewka, tak, tylko że karoten z marchewki jest, powiedzmy, na inną energetykę, bo to jest karoten z ziemi, a ten jest karotenem bezpośrednio ze słońca, bo papaja po prostu rośnie na słońcu. Także papaja, jak gdzieś jest możliwość, świeże papaje, kupować, jeść, dobre jest, zajebista jest papaja. Ja już tu mam taki musik papaja. Po skonsumowaniu papaji ktoś się znowu zatrzymał, się pytał, czy może mnie podwieźć. Także tutaj te kokosy po prostu, to są takie inwestycja niueńczyków w przyszłość, bo jakby ich odcięło w jakiś sposób całkowicie od świata, no to oni przeżyją na tych kokosach. Kokosy uratują niueńczyków, nie? Na kokosach. Oni mają źródło wody pitnej, z tym nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, nie są najlepsi, nie? Kultywacje, jakieś uprawy, to w tym nie są najlepsi. A kokos jest taki, że de facto można żyć na samym kokosie. Kokos zawiera wszystko, jedząc go w różnych stadiach rozwoju, od bardzo zielonego, gdzie jest tylko woda. Ta woda nawet na początku jest lekko cierpka, do takiego mega dojrzałego, gdzie już ten kokos, to mięso kokosa jest takie centymetr, półtora, bardzo twarde, na przykład dla mnie bardzo źle strawne, ja wolę to miękki ten miąższ. I wtedy tej wody w kokosie jest mniej, jest bardziej słodka. I kokos zawiera kompletnie wszystko, co potrzeba. Kwiaty tropików, bo to są akurat dwa rodzaje hibiskusa. To jest typowa plumeria. Plumerie są trzy rodzaje, widziałem. Plumeria ma przepiękny zapach, chociaż te trzy są różne od siebie. Hibiskus nie ma zbytnio zapachu, natomiast hibiskus jest to kwiat, który można sobie zjeść, nie? Na końcu jest bardzo słodziutki. W ogóle jest pyszny. Najlepsze są takie świeże. O, ja się fajnie urwał. Tutaj, w tym. Tu normalnie kolibry tam wkładają do środka, żeby wyssać. Tam jest taka zawsze kropelka nektaru. Ten świeższy, lepszy. A ja idę dalej, chociaż już wkrótce zawracać będę. Jest kolejne zejście, taka jakaś ala jaskinia z wodą. Tylko niestety jest napisane, akurat już patrzyłem, czy jest woda przy toalecie. Znaczy, czy jest prysznic, bo tutaj to chętnie zobaczyłem, jak to wygląda, to stwierdziłem, tu chętnie bym się wykąpał, ale pewnie dlatego nie można się kąpać, bo jest ten sezon na te jakieś rybki, co przypłynęły tutaj po dwóch latach.
Podejrzewam, że to są te ich rybki. Te małe podłużne, bo to coś takiego podobno jest. Kolejne urocze miejsce, które najlepiej wygląda po prostu w południe, bo wtedy słońce od góry sobie wpada i rozświetla tutaj tą wodę. Felix. Koniec mojej dzisiejszej wyprawy, czyli tam te ostatnie wideo, gdzie Feliksa spotkałem, jak go wcześniej widziałem, on jechał samochodem i to jest to miejsce, gdzie dotarłem, tu jest Alofi, stąd tu mam kwaterkę i tu szedłem sobie tą drogą i Matapa, czas, tutaj jesteśmy. To jest jakieś 14 km, także sobie dzisiaj zrobiłem takie 14 km z tymi różnymi zejściami po drodze. I tu już dalej pieszo nie będę szedł, natomiast to co bym jeszcze chciał zrobić i to jutro sobie zrobię. O, to jest dłuższe niż myślałem. No bo ja tu doszedłem gdzieś do tego miejsca. A chciałem gdzieś tu pójść sobie jutro. Ale myślałem tylko, że dotąd pójść. No może dotąd. Taka mała utonga. No zobaczymy. A później w piątek mam samochód na 3 dni, no to wtedy już będę objeżdżać całą resztę wyspy.